Cześć, witam w kolejnym odcinku magazynu Studio Klasa. No i przejdźmy do tego, co ciekawego wydarzyło się na klasowych boiskach, bo działo się naprawdę bardzo dużo. Wpadkę zaliczyła Pisa Primavera Barczewo, która tylko zremisowała z Czarnymi Olecko. No można tu mówić o naprawdę dużej niespodziance. Orlęta Reszel nie bez problemów, ale wygrały z MKS-em Jeziorany i tym samym zmniejszyły swoją stratę z drużyny z Barczewa do jednego punktu. Czwarte zwycięstwo z rzędu odniósł GKS Stawiguda i tym samym zmierza on powoli w stronę ligowego podium. W świetnej formie jest Kresowia, Górowo i Ławeckie. Trzy wygrane z rzędu, więc widać, że drużyna Kresowi bardzo solidnie przepracowała tą przerwę zimową. Zmiana na pozycji lidera w drugiej grupie klasy okręgowej. Polonia Pasłęk przegrała z Zatoką Braniewo, a Sokół Ostróda spokojnie wygrał z Tęczą Miłomłyn i to Ostrudzianie są liderem w tej grupie okręgówki. Efektowną wygraną odniosła Osa Biskupiec. Drużyna ta pokonała 8-1 Delfin Rybno. Kto awansuje z tej grupy? No o tym przekonamy się na koniec sezonu, ale tutaj rywalizacja jest naprawdę bardzo zacięta. Wydaje się, że kwestia awansu i gry w barażach rozstrzygnie się pomiędzy Sokołem Ostróda, Polonią Pasłęk, Startem Nidzica i Zatoką Braniewo. W A-klasie co się wydarzyło? Pewnie po awans zmierza po Jeziorze Prostki. 8 punktów przewagi już drużyna z Prostek teoretycznie nie powinna roztrwonić, no ale wiadomo, to jest tylko piłka nożna, więc sporo może się jeszcze zdarzyć. Dalej bez porażki jest drużyna Błękitni Orneta. Tym razem zaliczyła pewną wygraną w Jegłowniku i można powiedzieć, że drużyna z Ornety pewnie mknie w stronę okręgówki. Wysoką wygraną odniosła drużyna Piast Wilczęta, która pokonała 6-0 Kormoran Bynowo, ale o tym meczu nieco więcej w dalszej części magazynu. W kapitalnej dyspozycji jest Orzeł Janowiec Kościelny, tym razem wygrał 7-1 swoje spotkanie i ma 9 punktów przewagi nad drugą w tabeli Warmią Wrzesina. W czwartej grupie porażki doznali lider i wicelider, czyli Welizbark przegrał z Jordanem Kazanice, a Radomiak Radomno z Olimpią Kisielice, więc naprawdę sporo się w tej grupie wydarzyło. Jeżeli chodzi o najlepszych strzelców, to w pierwszej grupie klasy okręgowej na czele Paweł Romańczuk, który ma 28 goli, a tuż za jego plecami Jakub Bałdyga z 25 trafieniami. W drugiej grupie prowadzi Marcin Karczewski, 23 gole na koncie, a po 20 bramek mają Arkadiusz Konicz, Igor Koć i Sebastian Halicki. W A-klasie w pierwszej grupie na czele Dawid Kondratowicz, 17 goli strzelonych. W drugiej grupie prowadzi Łukasz Pietroń, 21 goli. W trzeciej grupie Kacper Golks, który ma aż 24 gole na swoim koncie. I w czwartej grupie dwóch zawodników na czele, Bartosz Aker i Michał Bartkowski, którzy strzelili po 16 bramek. Błękitni Pasym wygrali aż 4-0 ze Śniardwami Orzysz. Pokazujemy dwa pierwsze gole z tego meczu, które strzelili Dawid Mikulak i Bartosz Nosowicz. Śmiało można powiedzieć, że Błękitni dobrze weszli w rundę wiosenną, są w naprawdę dobrej dyspozycji. No i znowu zdobyli 3 punkty. Mamy teraz bramkę na 2-0 autorstwa Kamila Szkody z rzutu karnego z meczu Kresowia Górowo i Ławeckie z Węgorią Węgorzewo. Jak już mówiłem, Kresowia jest w dobrej formie. Wygrała to spotkanie, wygrała dwa poprzednie mecze, więc naprawdę gratulujemy drużynie z Górowa i Ławeckiego. GKS Stawiguda wygrał 3-1 z Wiktorią Bartoszyce. Gole dla drużyny ze Stawigudy strzelili Wojciech Ratajczak i dwie Bartek Piórkowski. Jak już chwilę wspomniałem, GKS to czwarte zwycięstwo z rzędu tej drużyny. No i można powiedzieć, że drużyna ze Stawigudy zmierza w stronę ligowego podium i już bardzo niedużo jej do tego podium brakuje. Ale jeżeli już jesteśmy przy drużynie ze Stawigudy, no to musimy pozdrowić Łukasza Gorgola, który był naszym gościem w magazynie Studio Klasa. Niestety doznał on bardzo poważnej kontuzji. Drużyna go wsparła, wyszła w specjalnych koszulkach, więc Łukasz, życzymy szybkiego powrotu do zdrowia. Tęcza Miłomłyn, Sokół Ostróda. Sokół wygrał 4-1. My prezentujemy gola, którego strzelił Robert Tunkiewicz. To już była bramka, która można powiedzieć, że zamknęła to spotkanie.
Orzełianowiec Kościelny wygrywa aż 7-1 z Fortuną Głogławki. Na nagraniu pokazujemy gole strzelone dwukrotnie przez Szymona Szulca, Mateusza Kosińskiego, Miłosza Sobocińskiego, a także samobójczy gol Adama Niszczaka. Dla drużyny Fortuny honorowego gola strzelił Dominik Bożewski, w międzyczasie jeszcze Bartosz Mroczkowski obronił rzut karny, a na pewno więcej o tym meczu porozmawiam z moim gościem, bo dzisiaj, jak widzicie, jestem w koszulce Fortuny Głogławki, więc o tym meczu i o całym sezonie w wykonaniu Fortuny porozmawiamy już niedługo. KS Mroczno, Żakie Mielnik. Pewna wygrana drużyny z Mroczna i gol Grzegorza Raszkowskiego. Jordan Kazanice grał z Welem Lidzbark. No i Jordan wygrał ten mecz, a my prezentujemy cztery pierwsze gole z tego spotkania, które strzelili Hubert Komoszyński, Łukasz Mróz, Samuel Grubalski i Michał Bartkowski. Można powiedzieć, że wygrana drużyny z Kazanic to naprawdę spora niespodzianka, bo Well Lidzbark jest wymieniany jako główny faworyt do awansu, no ale nie takie niespodzianki, jak klasa widziała. No, drużyna z Kazanic naprawdę może być z tego meczu bardzo dumna. Bo pokazała, skoro wygrała z Welem, no to pokazuje, że stać ją na wygraną tak naprawdę z każdym zespołem w tej lidze, a tutaj sytuacja w tabeli się też bardzo wyrównała w tej czołówce, więc na pewno do samego końca będzie trwała walka o ten awans do wyższej klasy rozgrywkowej w czwartej grupie A-klasy. Radość drużyny Piast Wilczęta. Piast wygrał 6-0. A warto wspomnieć, że w tym meczu od czwartej minuty grał w dziesiątkę, ponieważ czerwoną kartkę dostał bramkarz Piasta, więc no tym bardziej radość zasłużona, bo grać w 10 i wygrać 6-0 to naprawdę duża sztuka. Chcielibyśmy także Wam pokazać, jak drużyna PFT Drewnek Sampława rozwija się w social mediach. Przed rundą wiosenną wprowadziła nowy sposób prezentacji pierwszej jedenastki, a także nowy sposób prezentacji autorów goli podczas spotkań. Naprawdę wygląda to bardzo fajnie, więc gratulujemy, no i życzymy dalszego rozwoju. Jeżeli chodzi o multimedia i wyniki, to już wszystko. A teraz przechodzimy do rozmowy z naszym gościem. Dzisiaj tym gościem jest Paweł Oleśkiewicz z Fortuny Głogławki. Cześć Paweł, no muszę zdradzić tu kulisy naszej rozmowy przed tym odcinkiem, że mówiłeś, że trochę się boisz tej rozmowy po spotkaniu z liderem, no i niestety trochę wykrakałeś, bo ten mecz chyba Wam kompletnie nie wyszedł. Cześć, witam. Znaczy, no można było przewidywać, że Orzełianowiec Kościelny to jest bardzo mocna drużyna i na pewno będzie faworytem w tym meczu z nami. Czy kompletnie nam nie wyszedł? Od pewnego momentu na pewno tak. Myślę, że początek meczu wyglądał w miarę dobrze w naszym wykonaniu. Co prawda może przeważnie w grze obronnej. No niestety gdzieś koło 30 minuty dostaliśmy karnego. Jak to często z karnym bywa, nie do końca się z nim zgadzamy. Gdzieś tam wcześniej chyba występował faul na naszym zawodniku. No ale no, sędzia gwiznął, był karny, straciliśmy bramkę. W miarę szybko staraliśmy się odzyskać, wrócić do gry w tym meczu. Dostaliśmy my karnego, gospodarze też nie do końca byli zadowoleni z tego karnego zapewne, więc taki tutaj 1-1 było w karnych na pewno. Niestety nie strzeliliśmy tego karnego, ale chwilę później udało nam się zdobyć bramkę na 1-1. Niestety dwie kolejne akcje Orła. No do szatni niestety dwie bramki już w drugiej połowie, niestety się nie podnieśliśmy. No właśnie, ale trzeba powiedzieć, że w meczu wcześniej no, wygraliście z wiceliderem, więc jakbyśmy chwilę jeszcze do tamtego spotkania wrócili, bo tą rundę wiosenną rozpoczęliście naprawdę bardzo fajnie. Z jednej strony tak, z drugiej strony też mogę przypomnieć, że w pierwszej rundzie z obiema drużynami zdobyliśmy po punkcie, gdzie w mecz Wrzesinie raczej powinniśmy wygrać, straciliśmy bramkę w ostatniej akcji meczu.
Z Orłem było troszkę odwrotnie, to Janowiec miał trochę pecha, ale udało nam się to zremisować. Wracając do meczu z Wrzesiną, tak, wydaje mi się, że zagraliśmy dobry mecz, konsekwentnie wykorzystaliśmy swoje atuty i postawiliśmy się drużynie Witzeldera. Dobra, Paweł, to powiedz nam, skąd wynika ten fakt, że punktujecie gdzieś z tą górą ligowej tabeli, ale sami jesteście w jej dolnych rejonach. Jakbyś to wytłumaczył? W mojej ocenie, subiektywnej zapewne, wydaje mi się, że lepiej nam się gra z mocniejszymi przeciwnikami, bardziej poukładanym piłkarsko, mający jakiś pomysł na grę. Z drużynami, które grają w cudzysłowie taki chaos na chaos, no, tracimy bramki, gdzie nie powinniśmy ich tracić. Co jeszcze tutaj mogę powiedzieć? No, trzeba też zwrócić uwagę, że my w tamtej rundzie mieliśmy 6 remisów, z których można śmiało powiedzieć, że 4 powinny się zakończyć naszymi zwycięstwami, no i bylibyśmy w górnej części tabeli. No ale tak, taka jest piłka. No właśnie, bo 15 meczów, 15 zdobytych punktów. Jak oceniasz ten już tak, jakbyś mógł to podsumować, ten wasz dorobek? Jest ok, czy tak jak mówisz, powinno być tego trochę więcej? Znaczy tak, na pewno jest niedosyt. No, Fortuna w ostatnich latach raczej grała albo awans do okręgówki, albo grała w okręgówce i walczyła o utrzymanie, więc była tu na tej granicy. No, ten sezon no, zaczęliśmy niby dobrze, tak? Dwoma punktami, później tam troszkę tych punktów pouciekało nam właśnie w meczach, gdzie powinniśmy wygrywać, a nie wygrywaliśmy, więc na pewno jest niedosyt. Troszkę tu przede wszystkim też z takiej okoliczności, że w tym roku jest 60-lecie klubu. Liczyliśmy troszkę na lepszy wynik, na lepsze nastroje, no ale też tutaj sytuacja kadrowa no, no nie pozwala na więcej. Czy są w klubie zaplanowane jakieś takie większe obchody tej okrągłej rocznicy? Oczywiście gdzieś tutaj przy współpracy z gminą będzie jakaś impreza dla zawodników obecnych, byłych, dla ludzi związanych z klubem, więc na pewno tak. Do Warmińskiego Związku Piłki Nożnej zaproszenie też na pewno będzie wysłane. Okej, bo wspomniałeś trochę o kadrze, no to opowiedz trochę o niej, jak jesteście złożeni, jak ta Fortuna Gągławki w tym sezonie wygląda? To jest bardziej drużyna doświadczona, czy takie połączenie doświadczenia z młodością? Myślę, że to drugie. W obecnej kadrze mamy 5 już odbojów typowych, w tym ja oczywiście, i sporo zawodników, dużo młodszych, więc no, to wszystko potrzebuje trochę czasu też, żeby to się dograło, żeby ci młodsi zawodnicy troszkę przejęli już te obowiązki, które starsi zawodnicy już niestety nie dają rady wykonywać, ale myślę, że jest okej. A czy uważasz, że już odchodząc trochę od kwestii sportowych, tylko przychodząc bardziej do kwestii takich organizacyjnych, czy Fortuna na ten moment to jest właśnie taki zespół typowo A-klasowy, czy spokojnie moglibyście radzić sobie w tej wyższej klasie rozgrywkowej? Ciężki temat. Wydaje mi się, że grając już kilka lat w tej okręgówce, wiem, że ten poziom jest do udźwignięcia przez takie kluby jak Fortuna. Niestety organizacyjnie no, mamy swoje problemy. Tak? Infrastruktura jest problematyczna. Niestety no, prawa własności gruntu nie do końca pozwalają nam zrobić boiska czy tam stadionu. W cudzysłowie, tak, bo to stadion, to dobrze powiedziane, na taki, jaki powinien być na tym poziomie rozgrywkowym. No ale myślę, że tutaj przede wszystkim praca prezesa, tak, wszyscy zdają pana Andrzeja Prosinowskiego. To dla niego należy się, żebyśmy grali jak najwyżej, jak najwyższe cele, bo to jest człowiek, który zostawia serce na tym boisku, bo pełni tam wszystkie funkcje w tym klubie od wielu, wielu lat, więc tu oczywiście pozdrawiamy pana Andrzeja. No i myślę, że tu przede wszystkim ta starsza kadra, no przede wszystkim dla niego jeszcze się bawi w tą piłkę. A jak jest jeszcze, tak ciebie zapytam jako doświadczonego zawodnika, z młodzieżą w waszym klubie, czy to czy tego trochę brakuje, bo jesteście w takim położeniu, że w okolicy no jest sporo tych klubów. Czy na ten moment jest u was wystarczająco tych młodych zawodników? Jeżeli chodzi o dzieci, młodzież, w klubie mam ponad 70 zawodników, więc myślę, że to nie jest tak źle. Zaczynają się problemy od piłki młodzieżowej typowo, 11-osobowej, bo
niestety w takim naszym małym ośrodku ciężko już o taką ilość zawodników w danym roczniku czy w dwóch rocznikach. Więc to też w tym roku zostaliśmy zmuszeni do wycofania trampkarza, bo po próbie jednej rundy niestety doszliśmy do wniosku, że to jest za ciężkie dla nas w tym momencie. Okej, Paweł, to ja życzę Wam, żebyście dalej się rozwijali jako klub, no i oczywiście dużej liczby punktów w najbliższych meczach. Dzięki wielkie, jak mogę pozdrowić, to chciałbym pozdrowić Arka Szulca, a to dzięki niemu zostałem wrobiony w to nagranie. Wrobione, ale poszło Ci bardzo dobrze, więc dziękuję Ci za rozmowę. Dzięki, pozdrawiam, cześć. W dzisiejszym odcinku magazynu Studio Klasa to już wszystko. Było kilka niespodzianek, kilka ciekawych wyników, a także parę ładnych goli do pokazania. Więc mam nadzieję, że było co oglądać, a my widzimy się już za tydzień.